Ma drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku zakolonizujemy Marsa. Ściszmy grę. Zakolonizujemy Marsa, znaczy już go kolonizuję, bo wysłałam na niego stację kosmiczną, satelitę, no i bazę marsjańską. Zaraz wam ją pokażę. No ale na razie zajmijmy się budowaniem głównego modułu, który ma za zadanie pełnić rolę O2. Wiecie, co to jest O2? Jak mieliście lekcję chemii. Bo ja potencjalnie jeszcze nie miałem. Dobra. Z tego będzie bardzo fajna rzecz. Tylko na sam początek muszę tutaj dać co. Muszę dodać parasiuty. Dobra, inne rzeczy, inne toolsy, takie bardziej mi przydatne. No dobra. Dobra, teraz jest Gito, więc tutaj musimy podłączyć teraz dockporty. Porty. Port, włącz symetrię. Jednak wyłącz symetrię. Dobra, to pomalujemy sobie tak, tak jak to było na torturalu. Tymczasem widzę w komentarzach. Chłopie, ile ty tych torturalów oglądasz? Dobra. Parachute. Parachute. Dobra, na razie wszystko jest chyba, może tak powiem, prawie gotowe. Muszę tylko tutaj dać dużo, ale to dużo RCS. Okej. Cyk. Cyk. Ty sobie damy paraczuty. Może jednak damy te boczne. Jak to aerodynamika. I te boczne paraczuty damy sobie w to miejsce, takie bardzo zarąbiste. Mam nadzieję, że one się będą trzymać. Cyk. I... Cyk. Cyk, no i dobra, stoją. Trzyma się to wszystko, kupy trzyma. Dobra, więc to już 3 minuty trwa, więc to na całkiem sporo. Sprawdźmy, jak to się będzie w taki sposób. Nieźle, ale dobra. Teraz skopiujmy ten moduł jeszcze raz. I on tutaj ma to wyglądać właśnie w taki sposób. Więc teraz musimy to skopiować raz jeszcze. To przesunąć oczywiście. Standardowe rzeczy. Tutaj mamy lądownik, więc może tutaj... Nie wiem. A moje IQ myślenia... Nie, nie gadaj, że ja zepsułem kapsułę. Dobra, tak jak to ludzie mówią, się wyklepie. No i dobra, mamy to. Teraz trzeba tylko jakoś to w owiewki włożyć. I mam nadzieję, że to się nie będzie gliczowało podczas podróży. Dajmy tutaj structural part. I nie powinno się to teraz nam glitchować. Raczej nie powinno. Ja nie wiem, czy będzie się to glitchować, czy nie. Ale oby nie. Dobra, więc tu musimy włożyć dosłownie to samo z każdej strony. Tak, to chcę przesunąć. To ma... Ej, dockport ma w ogóle magnet force. Co jest...
I tego jeszcze nie było. Dobra. Sprawdźmy, czemu zawsze jak to przesuwam, kapsuła się psuje. No ja dosłownie nie wytrzymam, ale łatwo jest to naprawić, więc spokojnie się nie denerwuję. No bo ten lądownik jest zwalony, bo tu zamiast tej tarczy powinna być... No. O to tu powinno być. Tak, to. Dobra. Cyks. No i mamy to. Tutaj ten lądownik może wyglądać trochę dla was januszowo, ale... No dobra. Inne. Tutaj dajemy sobie to. Ten... Wiem, jak to wygląda. Komoreksy! Dobra. Dajmy tutaj 8. Tu damy to. Dobra, jednak nie. To, poczekajcie chwilę. Dawidowie, mamy to, więc w takim razie lecimy tym na Marsa po raz drugi. Dobra, odpal silniczki. Teraz już mam wszystko obcykane. Wiem dokładnie teraz, jak lecieć już na Marsa. Co tu jest? Połącz się z tym. Aha. No. Kurde. Daj, daj, mamy to, nacelowałem już na Marsa, więc robimy tutaj encounter, tylko... Tak, wiem, znowu jest ten głupi problem. Dobra. Te... No właśnie, pojawił się teraz jeszcze większy problem. Ko... Please, aby encounter był gdzieś blisko bazy. Dobra, jest dosyć blisko, więc... tutaj dajmy sobie time warp. Trzeba czekać. O kurde, jestem już w atmosferze. Teraz gaz do dechy. Ała sena masknia mnie. Nie. Moja prędkość jest za duża. Ale ja jakoś to przetrwałem. To jest najważniejsze. Hellas Platina, to jest tutaj o... Zostanie... Tylko zgaś silniki, bo to mi za dużo FPS-ów zżera. Plus mapa to jeszcze więcej. Dobra, teraz trzeba dolecieć tylko pod tą górkę. No czyli kilka kilometrów. Tej ciśniemy z całej petardy. Wątpię, że to się uda. Ale przecież to jest wszystko możliwe. Dobra, muszę cisnąć tutaj. 100 metrów dopiero. Co by się stało, jakbym teraz włączył no atmospheric drag? I to mi grę wywaliło. Szkibidi dop dop dop, jest, jest, szkibidi dop lin zim zim. Nie wiem, to mi chyba zaraz grę zniszczy. Jak? Wysokie T zaczyna się na 3000 metrów? Co? Że wysoka atmosfera Marsa? To jest wysoka atmosfera Marsa. Albo bardziej jej koniec. O! Fuck. Nie. Cała gra mi się zlagowała. Muszę zaraz z niej wychodzić i jeszcze raz w nią wchodzić. Dobra. Mój telefon już się nagrzał. Playtime. Czas gry 72 godziny.
Last Played, no i Resam Game. Mam nadzieję, że mnie cofnęło do momentu, gdzie nie walnąłem w to wszystko. Jednak gra nie jest taka miła i cofnęła mnie akurat do tego momentu. No cóż, czekamy. Widzowie, przepraszam, ale rezygnuję z odcinka. Nagramy to następnym razem, bo dzisiaj, jak widzicie, gra się mnie w ogóle nie słucha. No i nie chcę się odlagować już tak od 10 minut prawie, więc... No, cześć, do widzenia w następnym odcinku. Postaram się to jakoś naprawić.